Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. A jednocześnie jest to dzień dla mnie bardzo wyjątkowy, dlatego że właśnie dzisiaj, w tę bezsenną środę, rozpoczynam na Wielkim Buku cykl, który jest dla mnie niezwykle znaczący, niezwykle istotny i ważny, a do którego przygotowywałam się już od dłuższego czasu. Zapraszam was na pierwszy odcinek serii Kanon Wielkiego Buka, w którym będę wam przedstawiać tytuły, które warto znać, które trzeba znać, chociaż tutaj ten przymus ja od razu wstawiam w cudzysłów, dlatego że nic nie musicie, ale możecie, do czego was bardzo zachęcam. A dlaczego kanon? Kiedyś już o tym obszernie opowiadałam na blogu i nie chcę was tutaj dłużej zanudzać, ale powiem wam tak, ja naprawdę wierzę, że kanon jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych pytań, czyli przede wszystkim skąd przyszliśmy, a jednocześnie jest narzędziem, żebyśmy zrozumieli, dokąd zmierzamy. Przy tworzeniu wielkobukowego kanonu będę czerpać zarówno z przeszłości, literackich dzieł znaczących dla naszej kultury, jak i cywilizacji oraz sięgać po tytuły współczesne, takie, które godnie kontynuują tradycje i mają jakieś godne znaczenie. Zaczynamy dzisiaj od horroru i od grozy i od razu tutaj zaznaczę, że w tym zestawieniu, na tej liście, nie znajdują się ani thrillery, ani kryminały, jak chociażby Milczenie Owiec czy American Psycho, te znajdą się w następnym zestawieniu. To co? Zapraszam was na horrory, które trzeba znać. I specjalnie dla was wyselekcjonowałam 25 wyjątkowych tytułów, 20 powieści i 5 tomów opowiadań, od klasyki do nowoczesności. I to są tytuły, które bardzo często pojawiają się w horrorowym dyskursie. I pierwszy z nich nie mogło być inaczej, Dracula Brama Stokera, bo krew jest życiem, czyli historia najsłynniejszego wampira wszechczasów, antychrysta, bezbożnika, istoty, która pokonała samą śmierć. To jest historia, która zaczęła jakby cały ten właśnie popularny boom na wampiry. Kolejnym obowiązkowym tytułem jest Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz Mary Shelley, czyli klasyka opowieści gotyckiej, bardzo uniwersalna, bardzo tak naprawdę nam współczesna historia twórcy, który odrzuca swoją kreację. Kolejnym klasycznym tytułem, na który warto zwrócić uwagę, jest Mnich Matthew Gregory Lewisa. Jest to historia libertyńska, jest to historia bezbożna, jest to historia, która swojego czasu narobiła niemałego zamieszania, która już dzisiaj jest nieco śmieszna, nieco bardziej zabawna, ale to jest wciąż taka klasyka gotyckiej powieści. Kolejny tytuł to W kleszczach lęku Henry'ego Jamesa, powieść, o której niejednokrotnie wam wspominałam, która pojawiała się w niejednym zestawieniu. To jest historia... Historia o duchach, można by tak powiedzieć, ale czy na pewno? O tym musicie przekonać się sami, jest to jedna z najsłynniejszych, najczęściej interpretowanych powieści, bardzo niejednoznaczna. Kolejny kanoniczny tytuł to Egzorcysta Williama Petera Blatty, tytuł, który również niejednokrotnie się pojawiał tutaj na Wielkim Buku, czyli historia opętanej małej Regan przez demona Pazuzu z syryjskiej pustyni. A co się dalej wydarzyło? Tutaj również musicie poznać tę historię sami. Również była to historia bardzo głośna, ekranizowana, która wzburzyła publiką tym bardziej, że była oparta na faktach. Kolejny horror to Dziecko Rosemary Ira Levina, który z pewnością kojarzycie z popularnego, bardzo dobrego filmu Romana Polańskiego. Historia młodej kobiety, która zachodzi w ciążę, by wkrótce przekonać się, że dziecko, które ma urodzić, nie będzie takim zwykłym dzieckiem. Kolejny tytuł to Coś strasznego tu nadchodzi, Raya Bradbury. Raya Bradbury, który znany jest ze swoich jesiennych opowieści o jesiennych ludziach i strachach, które pojawiają się w halloweenowym okresie. Nie mogłabym tutaj również nie wspomnieć o nawiedzonym domu na wzgórzu Shirley Jackson, który również tak często się pojawia we wszystkich moich zestawieniach, czyli cokolwiek wędrowało w tych murach, wędrowało samotnie, o jedna z najsłynniejszych i najwspanialszych historii o nawiedzonych domach. Jestem legendą Richarda Matthewsona, opowieść wampiryczna, ale zupełnie inna niż byście się mogli spodziewać, historia ostatniego takiego człowieka na ziemi, który uniknął cudem zarażenia się wampirycznym wirusem i teraz szuka odpowiedzi na to, co doprowadziło zagładę do ludzkości. Kolejnym tytułem jest Lśnienie Stephena Kinga i wybrałam właśnie ten tytuł spośród tych wszystkich kingowych tytułów, dlatego że porusza jeden z najważniejszych tematów właśnie w prozie Stephena Kinga, jakim jest alkoholizm i uzależnienie.
A poza tym mamy tutaj hotel Panorama, jednego z najwspanialszych potworów jego twórczości. Wywiad z wampirem Anne Rice, który rozpoczyna całą serię kronik wampirów, a jednocześnie odrzuca ten taki typowy słowiański wampiryzm, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, i pokazuje dekadencką, libertyńską stronę, taką nowoorleańską już wampira nowego świata. Upiorna opowieść Petera Strauba. Jest to bardzo rozbudowana, taka monumentalna powieść, którą sam Stephen King nazwał jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszych, powieści grozy XX wieku. Kolejnym tytułem jest Wpuść mnie Johna Ive'a Lindquista, o którym również wspomniałam przy okazji wampirycznego zestawienia. Historia wampira dziecka, które próbuje przetrwać w świecie otoczonym przez prawdziwych dorosłych, prawdziwe potwory. Dom z liści Marka Zidanielewskiego. Historia monumentalna, historia postmodernistyczna, opowieść o nawiedzonym domu, ale która jest sama jak łamigłówka, jak labirynt. Nie jednego czytelnika już pokonała. Terror Dana Simmonsa. I nie przez przypadek znalazł się w tym zestawieniu. Nie jest to wcale związane z premierą serialu, która miała niedawno miejsce, ale jak dobrze wiecie, terror należy do najlepszych horrorów współczesnych, tak przynajmniej ja uważam. Historia oparta niby na prawdziwych faktach, czyli w momencie, kiedy dwa statki Terror i Erebus z wyprawy Sir Johna Franklina na daleką północ utknęły w lodzie. I co się potem wydarzyło? Tutaj właśnie historię snuje Dan Simmons. Poza sezonem Jacka Ketchuma, który rozpoczyna cykl kanibalistyczny, i tutaj przechodzimy już do splatterpunku i do gore, to jest horror bardzo współczesny dla wszystkich miłośników krwi, flaków i właśnie jedzenia ludzkiego mięsa. Historia bardzo specyficzna, ale jeśli jesteście ciekawi, jeśli chcielibyście rozpocząć jakoś właśnie przygodę z tym podgatunkiem horroru, to sięgajcie po Jacka Ketchuma. Nie mogło się tutaj także obyć bez Big Head'a Edwarda Lee. Big Head co prawda wciąż jeszcze nie jest przetłumaczony na język polski, ale sądzę, że niedługo się to zmieni. Ale jeśli czytacie po angielsku, to właśnie sięgajcie po Big Head'a, który jest taką flagową pozycją tego amerykańskiego pisarza. Co ja wam tutaj mogę powiedzieć? To jest czysty, czysty gore. Ring Koji Suzukiego, który znany jest tak bardzo dobrze ze straszliwej, potwornej ekranizacji, straszliwej dlatego, że tak bardzo straszy, to jest horror japoński, którego literacki pierwowzór jest jeszcze straszniejszy, dlatego że niesie w sobie naprawdę potworną metaforę. Dom na wyrębach Stefana Dardy, dlatego że nie mogło nam tutaj zabraknąć również polskich akcentów, i jest to bardzo głośny debiut Stefana Dardy, który nie przez przypadek stał się już kultowy. Mamy tutaj niesamowitą słowiańszczyznę, mamy właśnie polską mitologię odnoszącą się do naszych rejonów, do naszych regionów. Niesamowita historia, straszna i naprawdę robiąca wrażenie. Nie ma wędrowca Wojciecha Guni, to bardzo współczesny już tak naprawdę klasyk. Historia niesamowita, samotnego wędrowca, który podejmuje pracę w Tartaku w Bieszczadach, by odkryć między balami drewna niejedną tajemnicę z przeszłości. Za nami 20 powieści, a teraz czas na 5 tomów opowiadań, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. W ciemnym zwierciadle Sheridana Le Fanu, bo niejednokrotnie wspominałam wam na przykład o Carmilli, czyli historii wampirycznej, a tak naprawdę historii wampirzycy, bardzo nietypowej, bardzo seksownej, to właśnie Carmille znajdziecie w tym zbiorze. Wendigo i inne upiory Algernona Blackwooda, również o Algernonie wspominałam wam nieraz, pojawiał się bardzo, bardzo często na blogu, to wyjątkowy twórca, u którego przyroda i natura ma taką potworną, niesamowitą stronę. Kolejny tom to Zagłada w Dunwich i inne przerażające opowieści H.P. Lovecrafta, dlatego że nie mogło tutaj zabraknąć oczywiście Samotnika z Providence. Weird Fiction w najwspanialszej, flagowej również postaci, to są najsłynniejsze jego opowiadania, to jest Zew Cthulhu, to jest właśnie Zgroza w Dunwich, to jest Widmo nad Innsmouth i inne wspaniałe, wspaniałe opowiadania, które po prostu warto znać, dlatego że no H.P. Lovecraft pojawia się ostatnio wszędzie. Opowieści śmiertelne, miłosne i tajemnicze Edgara Allana Poe, bo podobnie jak H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe jest kultowym twórcą klasyki literatury grozy. Twórca gotycki, twórca amerykański, i tutaj znajdziecie no praktycznie wszystkie najważniejsze jego utwory właśnie w tym tomie, a jeśli chcielibyście usłyszeć o nim trochę więcej, podobnie jak o Lovecraftcie, to zapraszam was do odcinków Warto Czytać. A na koniec Księgi Krwi Clive'a Barkera. Ja tutaj wybrałam tom pierwszy. On się u nas pojawił wieki temu jeszcze w wydawnictwie Phantom Press, kultowym Phantom Pressie. I teraz tak, Księgi Krwi
To jest właśnie taki typowy Barker. Jednym z moich ulubionych opowiadań, na przykład w tym tomie, jest Nocny pociąg z mięsem. Jeśli widzieliście ekranizację albo słyszeliście właśnie o tej historii, to możecie się domyślić, na czym właśnie polega, ale uwierzcie mi, u Clive'a Barkera jest bardzo dużo przemocy, jest dużo seksu, ale jednocześnie jest też bardzo dużo metafor, bardzo dużo symboli i całe, wszystkie te jego historie są bardzo miejskie, bardzo mroczne. Naprawdę warto. I tak właśnie, kochani, wygląda pierwszy odcinek kanonu Wielkiego Buka, horrory, które trzeba znać, chociaż oczywiście to trzeba, to dorzucam jeszcze raz w tym cudzysłowie, bo niczego nie trzeba, ale można, do czego Was bardzo zachęcam. Pamiętajcie też, żeby zaglądać na bloga, tam znajdziecie wszystkie te tytuły wypisane, więc macie tam taką pisemną ściągę tych wszystkich właśnie tytułów, które dzisiaj Wam wspomniałam i dawajcie mi też koniecznie znać w komentarzach, jakie tytuły Wy byście dorzucili do takiego horrorowego kanonu, jeśli Wy byście tworzyli właśnie swój. A i uwaga, kochani, na Facebooku wczoraj powstał Wielkobukowy Klub Książkowy. Tak, tak, nareszcie założyłam grupę na Wielkim Buku i to jest właśnie klub książkowy, w którym razem wspólnie czytamy książkę. I uwaga, pierwszym tytułem jest tytuł bardzo bezsenny, bo Ręka Mistrza Stephena Kinga. Czytamy do 9 maja. Również link do tej grupy, do tego klubu książkowego dorzucam pod filmem. Zapisujcie się, kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie. Mam również nadzieję, że ten cykl Wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę, będzie mi bardzo miło. Będę ten cykl kontynuować, dlatego że kanon Wielkiego Buka to oczywiście nie tylko horrory, ale będą też thrillery i kryminały. Będzie klasyka literatury światowej, francuskiej, angielskiej, rosyjskiej i będę szła jeszcze dalej. To mają być książki, które tworzą naszą kulturę, naszą cywilizację, które również naznaczają naszą dzisiejszą popkulturę, tytuły jak najbardziej znaczące. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Już chyba wszystko, chyba się nagadałam. To co, kochani, do zobaczenia, pa pa!